dobre wspomnienie. Każdy dobry rodzic marzy o tym, by jego dziecko, gdy dorośnie, miało dobre wspomnienia. Dobre wspomnienia, które mierzą się uśmiechami dziecka na pięknych wakacjach, uśmiechami dziecka, gdy jest nagrodzony za dobry stopień, radością dziecka z nastroju wieczornego grania w jakieś ciekawe gry z ojcem i mamą. I z punktu widzenia pedagogiki, to rzeczywiście jest dobry rodzic. Wydawałoby się na pewno dobry start. Ale czyha tam pewne zagrożenie, bo gdy staję się dorosła i zakładam własną rodzinę, to dobrze by było, jeśli ja będę chciała w ramach kontynuowania śladu rodziców teraz dawać to swoim najbliższym. Te wakacje, ten nastrój wspólnych zabaw, to nagradzanie własnego dzieciaka. Ale niestety może się tak stać, że wychodząc za mąż i zakładając rodzinę, ja uważam, że dalej mi się to należy. Czyli ucinam tę dawczość własnych rodziców i zamieniam to w moje ego, które wymaga, by tak było. Czyli teraz ty, mężu, zabezpieczaj mi te wakacje, teraz ty, mężu, twórz przyjemne nastroje przy stole, teraz ty, mężu, nagradzaj mnie za to, jak ja dobrze pracuję. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo stajemy się egoistami, mimo tego, że jesteśmy uczniami obserwującymi, jak dawać. Przestroga ta nie wymaga koniecznie jakichś emocjonujących zabiegów terapeutycznych. Przestroga ta naprawdę potrzebuje poważnej intelektualnej refleksji. Czyli powiedziałabym do kogoś, puknij się chłopie w głowę. Jesteś tak wdzięczny rodzicom za to, co ci dali. Niechże oni nie umrą cali. Kontynuuj ich ślad, dając to następnym. Thank you.